Nie byłem zainteresowany przetargiem i dlatego nie umiem pani na to pytanie odpowiedzieć. A wiem, bo mam ekonomiczne przeliczenia, które mówią jasno i wyraźnie, że to się opłaca. Ale czy pan już tak gdzieś to rozwiązanie zastosował? Nie, bo nie jestem jeszcze wójtem. A czy nie można działać wtedy, kiedy się nie jest wójtem na rzecz mieszkańców? Nie, ale możemy zwrócić na inne gminy, które, czy miasta, które mają ten system już wprowadzony. No więc właśnie o to pytam. Gdzie takie rozwiązania, czy pan już zastosował właśnie? Czyli nie, dlaczego dla swojej gminy pan nie wyszedł z takim wnioskiem, prawda, żebyśmy mogli zaoszczędzić na to? Bo to jest ekonomia. Słucham? Bo to jest ekonomia. Jeżeli mamy 650 tysięcy oddać do komunikacji miejskiej, ja czyli dokładamy do tej komunikacji, więc wolę, żeby te pieniądze zostały tutaj i żeby nasza społeczność jeździła za darmo. Ale wie pan, jak ja wiem o jakimś rozwiązaniu, które byłoby dobre dla gminy, to ja nie muszę być radną, nie muszę być wójtem, tylko ja idę i o tych rozwiązaniach rozmawiam, poddaję pod dyskusję, tak? Bo ja wiem, że to będzie dla naszego społeczeństwa z korzyścią. I dlatego w tym przypadku... Proszę, ja jeszcze państwu bym jeszcze do niego chciał powiedzieć odnośnie tej sieci gazowej. Bo to nie chodzi pewnie tak o wszystko, że ludzie nie mają pieniędzy ewentualnie na podłączenie, bo to nie chyba nie o to chodzi. To chodzi pewnie o budynki energooszczędne, czy one są, czy nie są. I to pewnie jest powodem, bo jeżeli dzisiaj palimy w piecu węglowym, to są inne średnice rur, mieszkania, czy jako całe domy są niedocieplone. I myślę, że to też chyba jest powód. Ja mam pytanie do wszystkich kandydatów ponownie, żeby nie było wyróżnienia, że tylko do jednego. Chciałbym się państwa zapytać, jaka jest świadomość przyszłych kandydatów na wójta odnośnie zagrożenia powodziowego na naszym terenie. Bo to jest dla mnie, uważam, bardzo ważne. Jak jest postrzegany ten teren, czy jako teren zalewowy? Jakie macie państwo pomysły na zabezpieczenie, że tak jak było kilka lat do tyłu, było zagrożenie powodziowe, żeby te zminimalizować, że tak powiem, skutki, żeby nie nastąpiła u nas powódź, cofka? Od początku, tak? Znaczy, nie wiem, czy zrozumiałem, czy coś rozszerzyć? Nie, od początku, tak? No to teraz od drugiej strony. Ja byłem na zebraniu na Piękach dwa dni temu i też pytano o te sprawy właśnie związane z powodzią. Ja uważam, że tego się nie da rozwiązać na terenie gminy w taki sposób, żebyśmy się nie czuli zagrożeni. Ja też mieszkam na takim terenie. Ja uważam, że tutaj te zaniedbania, jakie są w regulacji Wisły i w wzmacnianiu wałów, one latami powstawały Wiemy dzisiaj, że ta rzeka nie płynie w kępie, tylko płynie między wałami. Jak jest 2,5 metra wody w kępie, to ogłaszamy alarm. Dlatego wydaje mi się, że tu, co to pewnie pan Jakubowski wspominał, jakieś związki międzygminne i szerszy jakiś projekt, który by mógł tutaj sprawę poprawić, bo uważam, że jakieś takie doraźne działania, które, że gdzieś tam kawałek podniesiemy wału, to niewiele przyniosą, bo jeśli faktycznie, a widzimy, że te klęski żywiołowe się niestety coraz częściej pojawiają, to będziemy mieli problem. I tu mówię, to trzeba projektu, uważam, który by, że tak powiem, łączył wiele gmin, czy wręcz województw i tak to widzę. Dziękuję. Ja może najpierw kandydaci na radę odpowiadają. Ale bym chciał dopowiedzieć do mojego pytania. Bo w głównej mierze mi chodzi o rzekę Słupiankę. Bo rzeka Słupianka, jak u nas było zebranie na Borowiczkach i byli przedstawiciele urzędu gminy, po wylewie, po tej przerwaniu tam w Słupnie, gdzie zalało wielu mieszkańców i tylko zrobione było zebranie dla indywidualnych, nie dla całych mieszkańców gminy, wsi Borowiczki, prawda? Obecnie rzeka Słupianka miała być uregulowana. Jest pięknie uregulowana od osiedla, gdzie jest Słupnie, wysokim wałem. Dziwnym trafem wyższy wał jest po stronie od Cekanowa, gdzie są łąki, a gdzie jest osiedle, jest niższy i w momencie, jak jest wiosenne roztopy czy jakieś deszcze, wylewa na środku, że tak powiem, Borowiczek, cofa się, zalewa osiedle w Słupnie, później jest akcja, straże pożarne i tak dalej. Miało być uregulowane do 2014. Na naszym zebraniu
przez radnego Darka informacja, że ze strony gminy nic nie było monitorowane i regulacja słupianki ma być tylko na oczyszczeniu z patyków, wygładzeniu brzegu, żadnego obwałowania. Przesunięty jest na 2022, że cokolwiek będzie robione rzekosłupianką. Wały mogą być zabezpieczone, wszystko, przyjdzie duża woda, cofka przyjdzie, że tak powiem, od słupianki i wszystkich nas tu pięknie podtopi, włącznie z Wykowem, Liszynem, Rydzynem, z całymi miejscowościami. Czyli to jest aspekt szerszy, czyli tak, dotychczasowo nikt nic nie interesował się, czy ktoś się zainteresuje tym, żeby tą słupiankę uregulować raz na zawsze. I to tak zgodnie z tym, jak mówią mieszkańcy, nie tak jak się komuś w głowie urodziło, żeby łąki cekanowskie były suche, a osiedle niech zawiatą. To jest do powiedzenia do wszystkich jako kandydatów odnośnie zabezpieczenia przed powodzią. Ja mówię, być może no, tutaj jeden z kandydatów się wypowiedział, że będziemy wszystkich tak dodać. No proszę, jeszcze na to pytanie. Ja na ten temat powiem tak, myślę, że znaczy jestem przekonany nawet, że nasi dziadowie i pradziadowie, że tak powiem, praktykami byli zdecydowanie lepszymi, bo kierowali się rozumem, natomiast niekoniecznie zyskiem. I tu przykład nawet Wrocławia, kiedy na terenach zalewowych pozwolono, żeby powstało osiedle. Ja doskonale pamiętam, panie Rakuchta też, jakby na poziomie gminy, to my możemy podejmować decyzję odnośnie przeznaczenia gruntów. Czyli była kwestia przeznaczenia gruntów właśnie na terenach zalewowych na podział na działki. No więc, że tak powiem, głosy krytyczne mieszkańców w osobach, między innymi mojej i tych wszystkich z północy, gdzie nas nigdy nie zalało i nie zaleje, bo po prostu tak mieszkamy, a nie inaczej, no spotkały się, że tak powiem, ze ostrym sprzeciwem, ponieważ była szansa zarobienia dużych pieniędzy przez osoby, które mają ziemię właśnie na terenach zalewowych. I, że tak powiem, konflikt interesów był zdecydowany, prawda? No, szale, że tak powiem, przechyliła większość, czyli zdecydowano, że tak powiem, przeznaczyć te tereny podzabudowe. Powstały piękne osiedla, no więc jeśli już taka decyzja zapadła i te osiedla już są i domy się nadal budują, to trzeba, że tak powiem, iść dwutorowo. To, co tutaj powiedział pan Tomasz, właściwie zabezpieczyć słupiankę i, że tak powiem, zrobić to naprawdę fachowo i podejść do tego z rozwagą i z najnowszymi, że tak powiem, technologiami, czyli to, że na łąki lepiej, żeby ta woda wylała, a nie na osiedla, bo później praca i panika i że tak powiem, odszkodowania wiążą się z tym olbrzymie straty i problemy. I także zastanowić się, uważam, nad dalszym przeznaczaniem terenów, które są zagrożone pod budownictwo, bo to jest, uważam też, że tak powiem, fakt no, do przemyślenia i do, znowu powiem, właściwego informowania ludzi, co im grozi. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że absolutna racja tutaj jest po tym, bo został błąd popełniony wcześniej, czy w planowaniu przestrzennym, gdzie nastąpiła ta rozbudowa. Ale skoro już się tak stało, bo i to już się stało faktem, trzeba faktycznie naprawdę pomyśleć o tym. Pomyśleć można no, różnie w tej chwili. Na pewno nie dopuszczać do tego, żeby zalewać budynki, bo to jest chyba jedno z najgorszych rozwiązań możliwych, bo dopuszcza się do ogromnych strat. Ja mogę to na ten temat mówić, ponieważ ja byłem zalany przez Wisłę, więc mam przećwiczone ten temat doskonale, jeszcze w okresie zimowym, kiedy było minus 20 stopni mrozu, a więc trzeba było po prostu z domu uciekać i iść gdzieś tam mieszkać, Bóg wie gdzie, do kogoś kątem, i ratować. Także ja ten temat doskonale znam. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o rzeki w Polsce, a szczególnie o Wisłę, czyli tą naszą największą rzekę, która stwarza ogromne zagrożenie między innymi tu też, to jest jeden wielki, powiedziałbym, błąd, który powstał, ale to w zakresie nie gminy, tylko w zakresie kraju, że nie pogłębia się w ogóle rzek. Przecież jak wszyscy pamiętają, ci, którzy się wychowali nad rzeką,
to zawsze stały pogrębiarki, jedna przy drugiej do sobie pogrębiały i wysypywały ten piach pod wały, żeby te wały chronić potem, jak kara przychodzi zimą, żeby je chronić. A słupiankę można zabezpieczać inaczej, bo ona tworzy cofkę tak zwaną, tak jak na żuławach Wisła. Wchodzi do morza i jak wiatr buchnie, to powiedzmy żuławy zalewa. Podobna jest sytuacja tutaj. No wiadomo, że to nie jest stale bardzo łatwe i bardzo proste. I ci, którzy już się tam pobudowali, no niestety, ale te ryzyko mają. Na pewno można je zdecydowanie ograniczyć, ale zupełnie sobie wyeliminować będzie to na pewno niewątpliwie trudno. Ale... Dziękuję panu za odpowiedź. Bym poprosiła o zmiany precyzyjne i takie no, szybsze wypowiedzi, bo będziemy tutaj naprawdę... proszę pani kandydat na... Mogę, bo przy okazji tak trochę się uśmiechnęłam, słysząc to pytanie, ponieważ we wrześniu w Borowiczkach Pieńkach był pana kandydat na wójta, pana Zawadka, który zachęcał mieszkańców do tego, żeby Urząd Gminy wyrażał zgodę na budowanie się na terenach powodziowych i żeby wtedy mieszkańcy mogli wziąć kredyty z banku, więc no, cieszę się, że uważa pan inaczej. Ja zgadzam się bardzo z panem Andrzejem Czanowskim. Tak, pana Zawadki pan jest kandydatem na radę, więc cieszę się bardzo, ponieważ ja no, uśmiechnęłam się do takiej, takiego podejścia, ponieważ no, od wielu lat... Pani nie odpowiedziała na moje pytanie. Co chcecie zrobić, żeby było zabezpieczenie, a nie to, że ja jestem od Zawadki? Co pani chce zrobić, żeby zabezpieczyć, żeby nas tutaj nie zalało? I jakie jest podejście? Czyli rozumiem, że pani chce zrobić z naszego terenu skansen, tak? Na budowę, ale to, co jest bardzo ważne, to zabezpieczyć te tereny powodziowe, żeby mieszkańcy się nie budowali w tym momencie i nie, jakby nie zwiększać zagrożenia i ryzyka, bo no, to jest też główny powód tej sytuacji, która ma miejsce. Poza tym myślimy również o centrum powiadomienia mieszkańców, jeżeli chodzi o SMS-owo, jeżeli chodzi o zagrożenie. Jest to żywioł, tak? Takie sytuacje się zdarzają i powinni też mieszkańcy być dobrze poinformowani, jakie podejmują ryzyko, mieszkając na tym niebezpiecznym. Mogę na tym etapie coś skonsultować jeszcze, bo jest błędnie informacja przez kandydatów przekazywana. Po wszystkim jak odpowiedzą mogę skonsultować, bo błędna informacja jest od kandydatów. Proszę ostatniego, nie ostatniego, ale ostatni zawsze są pierwszymi. No, tak. Ja Państwu powiem, że na pewno tutaj jakby Pan powiedział, że to są tereny zerowe, na pewno się nie zgodzę z tym z uwagi na to, że na pewno gmina nie pozwoliłaby sobie na narażenie naszych mieszkańców na taki dyskomfort, żeby dostali pozwolenie na budowę na terenach zerowych. To są tereny zagrożone powodzią. To jest zupełnie coś innego. I teraz, jeżeli teraz na przykład mówimy o konkretnych osłupiańcach, to oczywiście przede wszystkim gmina musi zadbać, bo to nie jest majątek gminy przede wszystkim, czyli nie mogą te pieniądze bezpośrednio wpłynąć na oczyszczanie, renowację, odmulanie rowu. Ale gmina może spowodować to, żeby były one czyste, zadbane i to też w pewnym stopniu pozwoli na większy zbiór wody, żeby, tak jak pan powiedział, nie było tych cofów. A wały i różne przeciwdziałania, tak, jestem za tym, żeby to nie było. Panie Państwo, powiem jedno zdanie. Chciałem skonsultować, że tutaj jest wątpliwość. Moment, powiem pewną regułę, żeby było jasne i znacie mnie, słuchajcie, no ja wprowadzam pewne reguły, to do końca trwa. Momencie. Ja bym poprosiła tak. Moment, za chwileczkę udzielę głosu, ale bym poprosiła ze swoich mieszkańców, ponieważ akurat są mieszkańcy z mojego okręgu, więc bym poprosiła, może oni mają jakieś pytania. Ale proszę bardzo. Już więcej się nie odzywa. Proszę bardzo. Teraz tak, kandydat. Jeżeli tutaj pan kandydat na końcu, zapomniałem jak się nazywa, i pani Augustowska, już nauczona wystąpieniem w Borowiczkach, nie użyła słowa teren zalewowy. My nie jesteśmy na terenie zalewowym. Wszyscy mylą pojęcia. Teren zalewowy występuje w dorzeczu Wisły, czyli między walą. My jesteśmy poza walą.
To nie jest teren zalewowy. Wszyscy mylą pojęcia. I automatycznie teraz z wypowiedzi w części kandydatów nasz teren stanie się skansenem, czyli tak, nie będziemy się budować, nie będziemy sprzedawać działek, najlepiej nas zaolać, zasadzić las i więcej mi nie było. Tak ja to odebrałem od części kandydatów, że tak, nie budujemy się, bo zalewa, nie dawać pozwolenia na budowę, bo zalewa, bo to jest teren zalewowy. I teraz osoby, które przychodzą, chcą skupić działkę w gminie, się pytają, dostają informację, że to jest teren zalewowy, który jest błędną informacją. Na dzisiaj dziękuję, więcej pytań nie ma. Najlepiej mówię z moim mieszkańcem, bo wtedy mówię, swoją robotę zrobiłam, zaprosiłam kandydatów z siebie startujących pięciu, bo wydaje mi się, że nie jest to, więc macie naprawdę szansę. Macie szansę. Proszę. Jeśli pozwolicie Państwo, to tak z racji tego, że jeszcze pełnię obowiązki przewodniczącej Rady. Wiele tutaj takich spostrzeżeń wynikło przy okazji tej dyskusji wyborczej. I pierwsza rzecz, jakby od końca troszeczkę zacznę, to powiem o tym, że eksperci mają problemy z tym, żeby orzec, jaki to jest teren i w których momentach. Czy w tym miejscu, czy w tym miejscu. Oni w tej chwili opracowania robią. Nie wiem na kiedy, bo miało być na koniec tego roku już. Oni sami nie wiedzą, więc nie bierzmy się za określania, tak jak tutaj Pan powiedział, tak? Że to jest tak albo tak. My sami do końca, oni sami, ci eksperci do końca jeszcze nie wiedzą. Teraz tak, odnośnie przekształcania terenów pod osiedla, pod działki budowlane. Szanowni Państwo, nie ma takiego przepisu, który by mówił o tym, że danych terenów na tym terenie nie wolno przekształcać na tereny budowlane. Nie ma czegoś takiego.